Witam Was ponownie z tej strony Viper i będziemy za chwilę kontynuować poszukiwanie naszego ekwipunku, ale jeszcze sobie... Ale patrzcie, chciałem uzupełnić zdrowie, nawet nie mogę. Ale jazda. Kurczę, nie spojrzałem, nie zauważyłem tego nawet. Rejestr poszukiwanych dla nagrody. Proszę bardzo. Rywek rejestru. Kronigan, Solat, Elizabeth, Botte, nieznany zamaskowany mężczyzna, Slack Joe i Corvo. Aha. Co tu jeszcze mamy? Dobra, mamy przynajmniej jakąś broń i do tego jest jeszcze notatka o nagrodzie za Corvo. Przyłapanie Corvo w posiadaniu tej maski to mógł być wyrafinowany podstęp, którego celem było wrobienie go. Teraz jednak świeżo ogłoszony Lord Regent Havelock ogłasza całemu miastu, że ma dowód łączący Corvo z zamaskowanym złoczyńcą. Nagroda wynosi 30 tysięcy monet, ale jeśli Corvo naprawdę jest zamaskowanym złoczyńcą i odpowiada za wszystkie rzeczy, o jakie oskarżają go plakaty gończe, spodziewam się dwa razy wyższej nagrody. Ponieważ mamy go żywcem, powinniśmy wytargować jeszcze więcej. Co do Slack Joe'a, obserwowaliśmy go przez tydzień i kiedy byliśmy gotowi wykonać nasz ruch, on nagle zniknął. Może opuścił miasto? Dobra, uzupełnimy sobie jeszcze zdrowie. Jeszcze przejrzę, prawdopodobnie tutaj mamy raport. To jest urządzenie muzyczne, które rewident miał przypięte do piersi. Gdy działało, nie byliśmy w stanie przeprowadzić transfer wałów ani magnetacji. Sugeruję, abyśmy wszyscy się dobrze temu przyjrzeli. Tu jeszcze jest, kurczę, jakaś broń, ale no nie możemy jej zabrać. O! Proszę bardzo. Adrenalina i zdrowie. No, bardzo dobrze. A jeszcze... Aha, tutaj to już nie. Tutaj to już... Dobra, to w takim razie przechodzimy dalej, no i zobaczymy, dokąd Corvo będzie mógł się udać. No, wskaźnik pokazuje... nasz sprzęt 111 metrów, a tutaj mamy bazę Dauda 56, więc prawdopodobnie zobaczymy się najpierw z Daudem. Mamy tak, zioła lecznicze i puszka węgorzy. No, zdrowie na maksa, ale spożyłem. Co teraz? Czy mogę w to wejść? Kurczę, wypływa. Co tu jest grane? Ja nie mogę. Jasny gwint. No powiem wam, że kurczę, nie wiem. Jak się stąd wydostać? Nie, czyżby było jakieś przejście pod wodą? Tu jeszcze mamy, nie zauważyłem, eliksir. O co tu kurde chodzi?
nie wiem, rozejrzę się, kurczę, dokładnie po tym pomieszczeniu, ale... No mam problem. Dobra, chyba je załatwiłem. Nie no, no nie przecisnę się tędy, nie ma szans. Ale jazda, no naprawdę. Może chyba lepiej będzie, jeżeli Corvo zginie, albo powinienem, kurczę, w to. No co jest? Ale zobaczcie, pasek spadł do zera, a w dalszym ciągu mogę przebywać pod wodą. To jest ciekawe. A zmniejsza się pasek zdrowia. Wiecie co, zrobimy w ten sposób, że wczytamy ostatni zapis. Tak będzie chyba najlepiej. I tak. Dobra. Zabiorę sobie to wszystko, co poprzednio. I zapiszę sobie stan gry trochę później. Mamy tak, eliksir. No i tutaj może sobie zostawimy, bo mam zdrowie na maksa. I w takim razie weźmiemy sobie podmuch. Ciekawe, czy będę mógł używać sztyletu. I cholery nie działa. Kurde, no nie wiem, jak się stąd wydostać. No jestem w kropce.
Dobra, załatwiona jedna rybka. A teraz druga. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No nie wiem na razie, ale mimo to teraz sobie zapiszemy. Okej. Ja pitole, jak się stąd wydostać? Kurczę, ale zagwozdka, jeszcze niżej gdzieś? Jasny gwint. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Tutaj przejść nie mogę, absolutnie. Tędy tak samo. Tam ktoś jest, widzę cień jakiś. Dobra, załatwiony. Mamy tak, szczura, puszkę. Kilka monet. Teraz tak, ciebie skrytobójco nie mogę przeszukać, ciebie również. Ale tutaj co jest? Ja, zobaczcie. Zobaczcie, jak jest skonstruowana gra. Notatki porzucone na schodach. No rewelacja. Rinaldo. Chciałoby się przeczytać Ronaldo. Wykonaj robotę tak jak ci kazano i nie kwestionuj więcej moich planów. Tak, kobiety, które spotykają się w ruinach rezydencji Brigmore, posiadają zdolności takie jak nasze i wykorzystują zatrute strzałki. Ale podobnie jak dzielisz moją zdolność migania przez przestrzeń dzięki sztuczce z transwersałem, dziedziczysz także moją odporność na niektóre toksyny. Tak jak ci powiedziałem, gdy do nas dołączyłeś, to kolejny z moich darów. Ktokolwiek służy mi wiernie, współdzieli część mojej mocy. To może choć nie musi pomóc ci przeciwko ich truciznom. Przywódczyni wiecie z Brigmore ma zapłacić za swoją zdradę, jeśli ci się uda. Twoja działka wystarczy do wybudowania sobie pięknego domu w Serkonos na starość, zakładając, że jej... Pożyjesz.
Ha, ha, ha. No to wreszcie mamy, kurczę, wyjście chyba. No te kanały mi się naprawdę nie podobają. Czy ja po prostu muszę, kurczę, tutaj migać i do... Po prostu do tej wody? No to jeśli tak... No adrenaliny nie mam. Jeśli tak mam zrobić, to oczywiście sobie zapiszę. I migamy. Ile tam mamy? 36 metrów do Dauda. Dobra, to przejdźmy po tych belach. Myślałem, że tutaj będą drzwi jakieś, ale niestety... Dobra, a tam dalej... Ale kurczę, mogę blisko migać, ale jazda. No po okradzeniu mnie, można tak powiedzieć, cały ekwipunek i zdolności zostały anulowane, także musimy sobie radzić tym, co aktualnie posiadam. Posiadam niewiele. No jeszcze mi tego, kurczę, brakuje. Co to jest w ogóle? Rany. Dobra, zapisujemy sobie w takim razie, żeby nie powtarzać niepotrzebnie. Kurczę. Ale jazda, nie mogę tego... Jasny dwień. Myślałem, że... da się to jakoś załatwić, unicestwić. Ale co się z tym dzieje? Nie mam pojęcia, naprawdę. Coś wyżej będzie? Nie. Jeszcze ktoś mi się tam przechadza. Co to jest? Jasny gwint. No nie spodziewałem się tego kompletnie. Jakieś trupy mnie atakujące. Ale mój sprzęt już jest niedaleko, tylko tutaj jeszcze ktoś próbował mnie spostrzec, że tak powiem. Próbujemy sobie teraz odbudować zdrowie. Nie no, cegła to mi chyba niepotrzebna. List do Barneya. I teraz tak. Zdrowie mam na maksa, także jeszcze notatka. Przedostań się na terytorium Dauda. Ja to rozumiem. Bo tak, tutaj będziemy mieli zamknięte przejście niedostępne. O kurcze. A
Ale kurczę, szybkość duszenia, obezwładniania przeciwnika, co ciekawe, pozostała taka sama. Mogę przejść również na górę. No ciekawe. Może jeszcze uda mi się coś pozyskać, na przykład monety. I jeszcze przejdziemy sobie wyżej. No ale jak widzicie, a jednak coś jest. Mamy adrenalinę i sakiewkę pewnie jeszcze. Nie, chleb. A jeśli chodzi o ciała do przeszukania, nie. Dobra, to wracamy w takim razie. A tutaj co było? Butelki, jakieś pożywienie. Okej. Okay. Zanim tu przeszedłem, jeszcze mnie zaczęły atakować szczury, ale na szczęście zdążyłem. Gdzie jest mój sprzęt? Proszę mi... Dobra, 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 dobra. Widzę kolejnych przeciwników. Jęczenie słyszę. Trochę mnie to niepokoi. Ta osoba przechadzająca się tutaj. Zobaczcie, spójrzcie, jak ona się zachowuje. Ja powinienem udać się w tamtym kierunku, ale... Jakiś przeciekający silos. Co ja powinienem teraz zrobić? To jest pytanie za 100 punktów. Daj kurczę, idzie w moją stronę. Dobra. Jeszcze jakieś kurcze mnie muchy atakują. Przejdźmy tutaj. Do bazy Daudale. Kurde, gin, ty poczwaro. Przechodzimy. Przeszukać go.
szkoda, że nie mogę. Co to jest? Kurde. A, mamy pistolet. A ile mamy amunicji? Jeden nabój. Rany. Co to mamy? Kolejną amunicję. A, to przeszedłem, kurczę, z powrotem. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz przechodzimy. Ciągle mu się głowa ruszała. Zamknąć mi mordy. Kurczę, mnie ciągle atakują. Może powinienem po prostu przejść wyżej. Ale co mi to dało? Że na razie jestem bezpieczny, ale... Ale co dalej? Tutaj jest mój sprzęt, kurczę. Gdzie jest mój sprzęt? Kurczę, jeszcze klucz mi potrzebny? Dobra, gdzie jest mój sprzęt? Bo powoli tracę cierpliwość. Gdzieś tam. Tylko jak tam się dostać? To jest ciekawe. Tutaj mamy te stwory, kurczę. Dobra, jeśli przejdę sobie tutaj, to w takim układzie. W takim układzie mogę sobie przejść tutaj. Ale to mi, kurczę, nic nie daje chyba. Albo... Ach, kurczę! Dobrze, ale mogę przejść tutaj. Mamy pojemnik na tran. A to co to jest? Pamiętaj, by trzymać schody w pozycji góra przez cały czas, o ile nie następuje zmiana szychty lub paląca potrzeba. Niezastosowanie się do tego polecenia może skutkować uszkodzeniem sprzętu i utratą życia.
W przypadku nagłej potrzeby główne zasilanie zostanie wyłączone. Użyj zapasowego odbiornika po prawej, aby przywrócić zasilanie tego panelu kontrolnego. Więc potrzebny mi prawdopodobnie pojemnik, ale gdzie go mogę znaleźć? Proszę bardzo. Czy on jest pełny? Ten zbiornik jest pusty. Gdzie ja mogę go napełnić? Jasny gwint. No nie podoba mi się to kompletnie. Dobra, moi drodzy, ja się tutaj rozejrzę poza anteną i pokażę wam w następnym materiale, gdzie to ten pojemnik można napełnić. Myślę, że to może być gdzieś, no szczerze powiem, niedaleko, ale pomieszczenie może być na tyle dobrze ukryte, że mogę mieć problemy ze znalezieniem go, ale ja sobie... Bo zobaczcie, tutaj również na tej łodzi są pojemniki puste. Więc no musi gdzieś być napełnianie. No mam nadzieję, że może... No jeszcze nie wiem gdzie, ale ja się tutaj rozejrzę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie kciuka, komentarz i z mojej strony to wszystko. Cześć!